Siema, z tej strony Natural, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początku odcinka powiem, zostawcie łapkę w górę, serio, zostawcie łapkę w górę, zostawcie miły komentarz, bo dzisiaj, ziomeczki, jadę do swojego rodzinnego miasta. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu, bo w sumie dawno nie widziałem swojej rodziny i dawno nie widziałem mojego taty, ponieważ przyjechał z Londynu, więc też dlatego tam jadę. Pamiętacie chyba, jak nagrywaliśmy ostatnio, pokazywałem wam mój dom itp., więc na pewno zobaczymy dzisiaj zmiany, bo tak jak mówię, mój brat coś tam przemeblowywał, przebudowywał, mają teraz psa. Zobaczymy Lili, zobaczymy, co tam w ogóle u nich się dzieje. Ja ogólnie jestem jeszcze trochę chory po tym wyjeździe, no kurde, no. Słyszycie mój głos, nie jest fajnie. Słyszycie moje gardło, też nie jest fajne, no ale kurde, mój tata przyjechał, więc muszę się koniecznie z nim spotkać. I tyle, chcę zobaczyć swoją rodzinkę i wam też przy okazji pokażę, jak tam mieszkam. Bo często pytacie mnie, Natural, czy ty jesteś z Afryki? Nie, ja się nie urodziłem w Afryce, urodziłem się w Poznaniu, dokładnie w Sparzędzu. Więc zobaczymy, jak tam się zmieniło, zobaczymy, co mają moja rodzina do powiedzenia. Raczej mój brat nie będzie chciał być na kamerze, ale mój tata wiem, że będzie chciał. I na pewno nagram z tym kilka filmów, może z Lili też. Dobra, muszę lecieć, bo mam kurde na... jak to się nazywa? Na 16.30 mam PKP. Niestety nie mam samochodu, muszę w końcu zrobić sobie prawko. To może się uda ukraść jakąś bryczkę, zobaczymy. I oczywiście nagrywam telefonem, bo tak mi jest dużo łatwiej. I mam nadzieję, że nie będziecie o to źli. Lecimy. Let's go. Pół. Dobra, powiem wam tak, jestem już w PHP i to nie jestem w toalecie, dlatego że nie kupiłem biletu, tylko kupiłem bilet tak naprawdę, ale nagrywam tu, bo za dużo ludzi jest, żeby tak przy nich nagrywać jakoś. Nie jestem jeszcze zbyt comfortable z kamerą. Co? Jadę do Poznania oczywiście. Jak to PHP? Pociąg się spóźnił. Miałem na 18.25, wyjechaliśmy o... Nie, sorry, miałem na 16.25, wyjechaliśmy o 16.55, jest mega dużo ludzi i ogólnie jest duszno, ale tam daje radę. Byłem sobie zapytać, czy można coś kupić w barze do jedzenia, ale no niestety kurczaka nie ma, także nie chcę nic. No i wracam z powrotem do siebie na siedzonko, no nie, także trzymajcie się, peace. Mamy to z czynką, ale tutaj pani da jeszcze pomidora i ogórka. I tak nie lubię pomidora, więc i tak to nie zjem, ale to mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie kosztował 8 zł. Zobaczymy, co z tego będzie. No i tutaj żarki, bo uwielbiam jeść żarki. Naprawdę uwielbiam jeść żarki. No dobra, teraz próbuję tego tosta i dam znaczko to mi smakowo. Dobra, bo właśnie jedziemy. I powiem wam, że tost był serio zajebisty. Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobry tost. Naprawdę, były jakby 3 kromki chleba, dużo szynki, dużo sera. Był idealny, tylko nie miał przypraw, bo ja zawsze jak robię tosta, to tam dodaję przypraw, jakby soli, troszeczkę oregano itp. Ale ten naprawdę był dobry, więc szacunek PKP Intercity bardzo. Dobra, co, dojechałem już do PKP. Powiem wam, że oczywiście godzina spóźnienia to jest aż niesamowite, ale mój brat z moją bratanicą gdzieś już tam czekają. Generalnie co, jestem już na PKP w Poznaniu. Ciepło jest w miarę, więc zajebiście. I co, odezwę się jak będę w domu. Pogadamy z moim tatą itp. Zobaczymy. Peace. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ja już tutaj jestem u siebie w Sparzędzu. I chyba pamiętacie, jak wam ostatnio pokazywałem dom. Tutaj się jakby wiele zmian doszło itp. I chciałem wam pokazać, jak to teraz wygląda ogólnie, bo tak jak wam mówiłem, ja tu kiedyś mieszkałem. No jak się urodziłem w sumie, tak. Tutaj mieszkałem z moją mamą, z moim tatą, z moim bratem itp. Teraz ogólnie ten dom jest przerabiany na jakby na inne mieszkania, czy na inny dom. I to wszystko sam robi mój brat. To jest aż nie do wiary, bo tutaj, gdzie jesteśmy, ogólnie tutaj kiedyś był strych. Tutaj było ciemno. No nic tutaj nie było, a teraz tutaj jest normalny, duży pokój. Jest też jakby kuchnia. I też na dole jest kuchnia, tam za mną jest łazienka, zaraz wam zresztą pokażę. Ci, co oglądali wcześniejsze filmy, to już tu widzieli wszystko, ale nie widzieli jeszcze dołu, bo dół jeszcze jest zrobiony, popatrzcie sobie. Tak wygląda łazienka. W ogóle ja zaraz obrócę kamerę na drugą stronę, żebyście po prostu sobie wszystko widzieli. Okej, czyli tak wygląda łazienka generalnie. Tak, tutaj. Nagrywam iPhone, więc wam nie pokażę. I dużo rzeczy się ogólnie zmieniło, tak? Tutaj mamy duży pokój. Tutaj schodzimy teraz na dół. Tutaj jest inny pokój. Generalnie tutaj śpi teraz mój tata, także nie chcę tam na razie wchodzić, bo nie będą przeszkadzał. Tutaj na dole, jak sobie zejdziemy, to mamy tutaj też. Wszystko jest odnowione, więc sztos, mega mi się to podoba i to sam praktycznie wszystko zrobił mój brat, co jest no, niesamowite. Tutaj mamy nowe kraty i jak pamiętacie, to tutaj nie było wcześniej tego przejścia, tylko trzeba było
było chodzić naokoło, a teraz już przejście jest zrobione. Wejdźmy sobie na razie do pokoju, w którym kiedyś mieszkała moja babcia, a teraz tutaj mój brat zrobił tak, żeby moja bratanica tutaj mieszkała, a na razie w tym momencie ja sobie tutaj śpię. Tutaj wiadomo, zabawki itp. Wiecie, jak to jest w pokoju dzieci. Idziemy sobie dalej i tutaj chodzimy do toalety, która też no, jeszcze nie jest skończona, jak sami możecie zauważyć, ale jest jakby w trakcie roboty. Tutaj, w prawo skręcamy, to chyba też wcześniej nie pokazywałem. Tutaj jest zrobiona w tym momencie kuchnia, zarąbiście. Mówię wam, że w porównaniu do tego, co tu było kiedyś, to jest zrobione pituś glancuś. Przechodzimy dalej, idziemy tak jakby do dużego pokoju. Tutaj mamy o stolik, kanapę, a tutaj to jest nowy członek rodziny. Cześć. Jak się masz? To jest Kopoku. Kopoku jest bardzo grzeczny, chodź tutaj. Super piasek. On ogólnie jest ze schroniska, ale jest mega, mega, mega super psem. No i co? Tutaj mamy dalej ścianę. Tutaj mamy kominek. Tutaj wejdę do pokoju jakby sypialni mojego brata i jego żony. Proszę bardzo. Tutaj kiedyś ogólnie mieszkała moja mama i ja tutaj spałem, bo ja spałem sobie z mamą i tyle. Dobra, teraz sobie wyjdziemy z dużego pokoju. Pokażę wam werandę, która też jest zarąbista. Wcześniej naprawdę jej nie było i mój brat jakby ją zrobił od nowa. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Czekajcie, bo nade mną jest dach. Może ja sobie zejdę na dół, żebyście mieli lepszą widoczność. O, i tam sobie można siedzieć. Mega fajnie mi się to podoba. Tak jak mówiłem, z tyłu jest ogród. Ogólnie zamienię kamerę i wam pokażę wszystko. No, tutaj jest jakieś drewno. O tym wam już mówiłem, że patrzcie, jak ogólnie to wszystko urosło. Ja to sadziłem z moją mamą, jak jeszcze tutaj mieszkaliśmy, jak żyła. Wszystkie te drzewka sadziłem z moją mamą i one tak rosły już. To jest aż niesamowite, fajnie. Tutaj mamy ogród, oczywiście. Tutaj hamak, którego na razie nie używamy. Nie wiem czemu. No i co? Tutaj reszka domu, tutaj wiadomo. Dalej są te drzewka. Ogólnie bardzo się cieszę, bo naprawdę zarąbiście jest zrobiony ten ogród. Mega mi się to podoba. Tutaj mamy dalej drzewka. Kolejne drzewko, które sadziłem z moją mamą. Naprawdę sztosik. I co? Ogród wygląda mniej więcej tak. To drzewo to sadził mój tata. Ono jest mega, mega stare. I tyle, co mam jeszcze mogę tutaj pokazać. I co? Tak wygląda przód jakby domu. Chodź tu, piesku. Chodź. No. Ogólnie powiem wam tak, że dom jeszcze nie jest skończony, bo mój brat go kończy, ale naprawdę wygląda to świetnie w porównaniu do tego, co jakby było kiedyś. Jest po prostu niesamowicie i ja się bardzo z tego cieszę. Tu ktoś przyszedł po mojego psa, jakby jakieś dziecko, bo tu szczerze każdy się zna, wszyscy sąsiedzi się znają, więc bardzo spoko. No dobra, to ja kończę i poczekamy na moją siostrzenicę. Bratanicę i na mojego brata i na mojego tatę. Zobaczymy, co powiedzą. Dobra, żubik. No powiedz coś. Nie mogę powiedzieć jak. Jak się czujesz? Dobrze. No słuchaj, bo my byliśmy ostatnio na wakacjach. No. No i każdy mówi, ja cały czas mówiłem, że Londyn jest najlepszy. Czy to prawda? Chyba nie. Czekaj, jak to nie? Ja, Londyn nie mówi najlepszy. Czemu nie? To się nie. Słuchaj, my przyjedziemy do ciebie. Jak na wakacje można przyjść, ale to nie jest najlepszy kraj. Co? Nie jest najlepszy. Nie. Można dla mnie zarobić. No. I adiós. Ale wielka ludzi to nie. Okej. Okay. I co? Zapraszasz nas? Co? Zapraszasz nas? Proszę, jesteś zawsze. Proszę zaproszony jesteście. No, przyjedziemy na pewno. Przyjedziecie. Przyjedziemy grupą taką. Tak, to przyjedzie. Proszę zaproszony jesteście. Dobra, no to super. No a jak się czujesz? Dobrze się czujesz. Najlepszy dzisiaj. No, możesz pozdrowić tutaj widzów. Pozdrawiam wszystko w Sycylii, w Polsce, nie? Sergiusz, Sandra. Wszyscy tam dalej czekam. Widzę, no. Dobra, super, no. Aha, siomeczki, jeszcze jedna rzecz. Sorry, że nie nagrałem takiego pełnego filmu z moim tatą, ponieważ mój tata już jest starszy, przyjechał do Polski i nie chciałem go męczyć. Jak tutaj będzie dużo łapek w górę, to obiecuję wam, że pojedziemy całym składem do Londynu i wtedy nagram film z moim tatą, chyba że on wcześniej przyjedzie do Polski. Także dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie fajny komentarz i mam nadzieję, że widzimy się w piątek. Żubik!